Zaszczycili nas również reprezentanci polskich, polonijnych, ale nie tylko organizacji. Chcielibyśmy ich Państwu przedstawić imiennie. Wicekonsula pana Michała Boniewskiego. Witamy serdecznie panią Iwonę Świątczak, prezydenta Kongresu Polonii Kanadyjskiej, arcybiskup Michael Miller, głowa rzymskokatolickiej archidiecezji Rany Kuberskiej, ksiądz misjonarz Orla na linii Opalany, ojciec Sławomir Orzeł, proboszcz parafii świętego Kazimierza. Mam dzisiaj wielki zaszczyt powitać Państwa na diamentowych urodzinach, czyli 60-leciu założenia Federacji Polek w pięknym Vancouver. Dzisiejsza uroczystość ma na celu nie tylko uczczenie osiągnięć wielu kobiet zrzeszonych w Federacji Polek Ogniwo nr 4 na przestrzeni tych 60-leci, ale także zainspirowania przyszłych młodych pokoleń. Zgromadzeni w tej pięknej sali dzisiaj, 14 października 2018 roku, pragniemy przede wszystkim oddać hołd naszym poprzedniczkom. Te kobiety, matki Polki, po przejściach wojennych przyjechały do nowego kraju, aby tu, wśród obcych, zacząć życie od nowa. To one, mając Polskę w sercu, były wierne wartościom i tradycjom chrześcijańskim swoich przodków. Jedną z tych kobiet była Jadwiga Dobrucka,
która sama, będąc emigrantką z Polski, doskonale rozumiała potrzeby Polek w nowym kraju i walkę o byt, a także trudności z integracją w Kanadzie. Założyła więc w 1956 roku w Toronto Federację Polek. Zainspirowana i zachęcona przez Jadwigę Dobrucką, mała, ale zdecydowana grupa kobiet z Vancouver postanowiła pójść w ślady istniejących już ogni w Toronto, Ottawie i Edmonton. Kim były te wspaniałe i odważne niewiasty? Pierwsze członkini federacji. Przypomnijmy je imiennie. Maria Pławska, Janina Kurzyńska-Kawno, moja niezapomniana matka Jadwiga Wilcewicz, Margarita Iwańczyk i Wanda Buchak, córka marszałka Józefa Piłsudskiego. Ogniwo numer 4 Federacji Polek w Vancouver powstało dzięki tym odważnym paniom 6 października 1958 roku. Zdradzę wam tutaj tajemnicę. Miałam wtedy słodkie 22 lata. I byłam zachwycona energią tych kilku kobiet, desperacyjnie powołujących do życia taką potrzebną instytucję jak federację. W latach powojennych członkinie federacji dostrzegły potrzebę opieki nad starzejącymi się polskimi weteranami. Jedna z ówczesnych członkiń, pani Anna Freeman, była moja przyszła teściowa. Odegrała kluczową rolę w powstawaniu i organizowaniu domu seniora imienia Mikołaja Kopernika, który do dziś opiekuje się ludźmi w podeszłym wieku. Chciałabym teraz podzielić się z Państwem naszymi teraźniejszymi osiągnięciami. Federacja Polek Ogniwo numer 4 od samego początku skupiała się i czyni to po dzień dzisiejszy na wzmacnianiu więźni, nie tylko wewnątrz organizacji, ale także i na zewnątrz we współpracy z innymi polskimi organizacjami. I biorąc rocznie udział w Światowym Dniu Emigrantów i Uchodźców. Wielkim osiągnięciem Federacji była pomoc przy budowie pomnika papieża Polaka, świętego Jana Pawła II, stojącego, jak Państwo wiedzą, na placu przed budynkiem archidiecezji. Federacja Polek Vancouver Ogniwo numer 4 będzie w przyszłości, tak jak i do teraz, umożliwiać pielęgnowanie szerokich kontaktów wewnątrz społeczności polskiej i poza nią oraz, że będzie nadal krzewić polskie tradycje, kulturę i język w młodych pokoleniach Polek i Polaków. Wyobraźmy sobie, co możemy osiągnąć, pracując razem przez następne 60 lat. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy przygotowali naszą jubileuszową uroczystość. Kończąc moją przemowę słowami jednej z założycielek i pionierek Federacji, pani Marii Pławskiej, więc na koniec mej oracji, wiwat panie z Federacji! Wiwat! Proszę Państwa, suita rzeszowska to kolejny taniec ludowy, na który zaprasza Państwa zespół taneczny Polonez. Zespół założony w 1989 roku przez ówczesnego, ale i niestrudzenie do dzisiejszego dnia działającego kierownika artystycznego pana Jacka Niemirskiego, będzie w przyszłym roku obchodził 30-lecie swojego istnienia. Już dzisiaj się na to bardzo cieszymy.
Państwa przy tak doniosłej uroczystości nie obędzie się bez oficjalnych przemówień, wręczenia nagród i wyróżnień. Zapraszamy teraz bardzo serdecznie do nas przedstawiciela Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouverze, wicekonsula pana Michała Boniewskiego. Szanowni Państwo, drogie nasze Polki tutaj w Vancouver, serdecznie dziękuję za zaproszenie i za to, że mogę celebrować z Wami ten wspaniały jubileusz. Jako Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver jesteśmy Wam niezmiernie wdzięczni i doceniamy Waszą pracę na rzecz tutaj lokalnych społeczności i organizacji polonijnych. Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni za to, że kultywujecie polską tradycję, że promujecie polskie wartości i polską kulturę w zachodniej Kanadzie. Serdecznie Wam dziękujemy. Mam również nadzieję, że te wszystkie działania, które podejmujecie, będą zachętą i inspiracją dla tych wszystkich młodych Polek, które są tutaj na sali, które tańczą w zespole, że któregoś dnia to Wy, młode Polki, przejmiecie pałeczkę, tak, nie da się ukryć, pałeczkę od tych naszych wspaniałych pań i dalej będziecie kultywowały tą wspaniałą tradycję, jaką ma Federacja Polek w Zachodniej Kanadzie. Pani Prezes, serdecznie gratuluję z serca. Wiem, jak ważna jest rola kobiety w naszym życiu. Mamy, babci, siostry, żony. To na Was się często opiera dom, organizacja. To dzięki Wam bardzo często dobrze funkcjonujemy. Także serdecznie gratuluję i serdecznie dziękuję. Pani Prezes. Being a part of all of us, Polish-Canadian, working together here is very important and close to our hearts, and we want to congratulate all of you for such a fruitful and very friendly and very, very worthy impact that you make in our communities here, and even as an example to many Polish organizations, how important it is to be sharing, you know, from the bottom of your heart, your love to Poland and to your new country, Canada, with you. I would like to invite to the stage with me, and I have with me also my vice president, who is going to be helping with congratulating all of you. On behalf of Polish-Canadian Congress in British Columbia, I'd like to congratulate you on being a member of Polish Federation, and thank you for all your hard work. For being a member of Polish Women Federation and your hard work that you do for the organization. Congratulations and thank you. It's my great pleasure. Unexpected completely. I had a special pleasure to work with Pani Maria as being a member of Canadian Polish Congress. She participated in many, many meetings. Mrs. Danuta Poporowska is unbelievable. She is very involved and helps a lot. And even in Canadian Polish Congress, we welcome you to be part of us and giving an extra effort to help Congress. Gratulujemy serdecznie. Congratulate you all your work and for being a member and outstanding member of Polish Women Federation. I'd like to present to Mrs. Janina Freeman as a president of Polish Women Federation. Canadian Polish Congress presented an honorary award for completing 60 years of successful success and service to the Polish community in British Columbia. I just wanted to one more time present this flag to all of you women who are members of this wonderful organization. Thank you.
But because of many generations, at least more than or second generation, being a member of Polish Women Federation, as well as a longtime president, we are honored to have the individual plaque from Canadian Polish Congress and present it to Mrs. Janina Freeman for her outstanding contribution to the Polish-Canadian community, Canadian Polish Congress, and Polish Women Federation. I'm so proud and happy to be part of the assembly this evening. It's a wonderful organization, and the Council of Women is thrilled to have the Polish Canadian Women's Federation as part of our organization. Thank you very much for this honor. Dzisiaj tu spędzić wam, z wami tak uroczystą chwilę, 60 lat, diamentowy jubileusz. Gratuluję wam wszystkim za waszą pracę, za całokształt pracy na rzecz Polonii, na rzecz środowiska kanadyjskiego i na rzecz brytyjskiej Kolumbii. Z tego miejsca chciałam wam serdecznie podziękować i pogratulować. I w imieniu moim własnym, jak i Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie, chciałam wam przekazać najserdeczniejsze życzenia. Wszelkie pomyślności w życiu zawodowym, jak i prywatnym, dalszego utrzymywania polskości wśród kolejnych pokoleń Polaków mieszkających w Kanadzie. Życzę wam zadowolenia i satysfakcji w pracy społecznej, aby wam ta praca społeczna była zadowoleniem, dawała wam radość i pociechę i aby była doceniana przez wszystkich. W imieniu Zarządu Głównego Federacji Polek w Kanadzie serdeczne gratulacje dla ogniwa numer 4 w Vancouver Federacji Polek z Kanady z okazji 60. rocznicy. Najserdeczniejsze życzenia w kontynuacji waszych sukcesów w pracy społecznej i zawodowej działalności charytatywnej dla wszystkich członkiń ogniwa 4 Federacji Polek w Kanadzie. Podpisała Katarzyna Grandwilewska, prezydent of the Polish Canadian Women Federation i Aleksandra Kosińska, vice president for the Western Canada. Najserdeczniejsze gratulacje i życzenia pomyślności wielu lat dalszych sukcesów pracy społecznej składają członkinie i zarząd Federacji Polek w Kanadzie, ogniwo numer 3. Jeszcze raz. Także na ręce Pani Przewodniczącej w imieniu Zarządu Głównego chciałabym przekazać nasze odznaki, że jesteśmy Federacji Polek, jesteśmy. Chciałam jeszcze przekazać taki skromny upominek od Pań z Federacji Polek z Edmonton. Przekazujemy książeczki z poezją od naszej członkini, od naszej organizacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A w imieniu właśnie akurat Polonez Tri City Polish Association chciałbym podziękować na ręce pani Janiny podziękowanie od naszej organizacji. My potrzebujemy zawsze 70 ochotników i panie nam zawsze pomagają. Dziękuję bardzo. Thank you.
Drogie panie, dzisiaj wszyscy dziękujemy za radosny przykład pracy. Widzę charakterystykę pań z Federacji Polek. Pani Fokniwa numer 4, Vancouver są. F znaczy fenomenalne. E znaczy elokwentne. D znaczy dzielne. E znaczy eleganckie. R znaczy radosne. A znaczy ambitne. C znaczy celebrujące dziś diamentowy jubileusz. J znaczy jedyne. A znaczy aktywne. P znaczy pełne patriotyzmu. O znaczy ofiarne. L znaczy lojalne. E znaczy energiczne. K znaczy kochające Polskę, szczególnie jej język, kulturę i tradycję. Federacja Polek! Dobry wieczór Państwu, a teraz coś na wesoło. Żaba Jana Brzechwy. Pewna żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i wreszcie tak powiada. Pani za nadto się poci, niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie. Niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija. Niech pani nie kąpie się z rana. Niech pani kochana, na siebie pucha i dmucha. Bo pani musi być sucha. Żaba na dobrą sprawę się żywa. Nie uszło i to na sucho. Thank you.
to see both the instrumental music, the choral music, and the energetic dance, and also to notice they were mostly young people, so I congratulate you on bringing young people and doing what the Federation has always proposed, which is to preserve and to promote the Polish culture, tradition, and Christian values. I had the great pleasure of working in Rome between 1992 and 1997 with Pope John Paul II. I was in the Secretariat of State. Now, working there does not mean that you're sort of in daily contact. You're sort of, you're at, always at a distance. But it certainly, with Pope John Paul, it certainly introduced me in some remote way to the enormous treasury of culture. And I dare say Polish culture could not be what it is. It would not have sort of made the enormous contribution that it has made without being really infused with the values of the gospel. So thank you, and to thank the women of the Federation who are working to ensure that these great values are alive in the Polish Catholic and wider community here in Vancouver. So in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, good and gracious God, we come before you this evening with praise, but above all with thanksgiving for the contribution of the Polish Canadian Women's Federation here in Vancouver. Życzymy paniom z Federacji, zgodnie ze słowami polskich pieśni biesiadnych, 100 lat dalszej owocnej działalności. Proponuję, byśmy wszyscy teraz radosnym sercem i pełnym głosem odśpiewali 100 lat.
60 lat temu to się działo, gdy ogniwo 4 Federacji Polek powstało. A powstało tutaj właśnie, w Vancouver, gdy 5 wspaniałych pań chwyciło za ster tego nowego ogniwa, a ich następczynie prowadziły przez kolejne lata w społecznym czynie. Cel miały prosty, by utrzymać polskość i wspierać siebie, ale także otworzyć swe serca na innych w potrzebie. Jednak głównym celem było, by rodacy się nie izolowali, by jedynie w swoim własnym kręgu się nie zamykali. Prosimy, dalej swe skrzydła trzymajcie rozpostarte, bo wierzcie mi, poczynania wasze są dla nas wiele warte. Żyć z wami i wśród was tu po prostu się chce. Niech więc dalej Bóg prowadzi i ma was w swojej ojcowskiej opiece. Po pierwsze za przyjęcie naszego urodzinowego zaproszenia i Państwa obecność tutaj. Po drugie za bycie tak wspaniałą, wesołą i radosną publicznością. Po trzecie za wspieranie czy to działalnością, czy dotacjami inicjatyw tutejszych organizacji polonijnych. I wreszcie po czwarte, może nie najważniejsze, za pielęgnowanie polskich tradycji i noszenie w serca, choćby już tylko to jednak przecież zawsze okruszków dawnej ojczyzny. Dziękujemy Państwu bardzo.